Jeszcze nie do końca emocje ostygły po ostatnim tak dużym wydarzeniu w Tolko, mowa o Wrack Race'ie, a tymczasem mamy zapowiedź tego, co w najbliższą niedzielę ponownie wydarzy się w tej miejscowości. Organizatorzy drugiej edycji Wrack Race stawiają bowiem nie tylko na słoneczną pogodę, ale przede wszystkim na dobrą zabawę, wiele sportowych emocji i chęć pomagania, bo i to wydarzenie ma charakter charytatywny, by zebrać środki finansowe niezbędne na rehabilitację poszkodowanego przed laty w wypadku mieszkańca gminy. Pomysł na najbliższe niedzielne popołudnie? To oczywiste. Całymi rodzinami kierunek do miejscowości Tolko. Już po raz drugi organizatorzy zapraszają na niezwykłe widowiskowe wydarzenie, gdzie kurz, ryk silników i emocje są nieodzownymi elementami Wrack Race'u. Tak, lecimy z drugą imprezą, z drugą edycją Wrack Race Tolko. 11 czerwca o godzinie 11 startujemy, tak jak zawsze. No co, tym razem mamy dla Was trzy kategorie, doleciały nam jeszcze kobiety, także mamy auta przerobione, auta seryjne i mamy wyścig kobiet. Także myślę, że dla każdego coś tam będziemy mieli, mamy wystawę aut sportowych, cateringi, food trucki, lody dla dzieci, dmuchańce, także myślę, że tym razem wejdziemy na jeszcze wyższy poziom. Właściwe nastawienie, a nawet takie jest niezbędne po udanej pierwszej edycji Wrack Race'u, która miała swój fenomenalny efekt pod postacią ogromnych środków finansowych zebranych dla Xaverego, ogromnych wrażeń z samego widowiska na torze i czasu spędzonego przez mieszkańców, inaczej niż zwykle. Tak zapowiada się również najbliższa niedziela, której chęć pomagania również będzie priorytetem. Zbieramy tym razem dla Marcina, który został poszkodowany w wypadku. No chcemy nazbierać jak najwięcej tych pieniążków. Tak po cichu mamy taką pewną kwotę, którą byśmy chcieli przebić tą barierę. Myślę, że jeżeli mieszkańcy wszyscy włączą się w tą imprezę z całymi rodzinami, to uda się osiągnąć ten cel. To kiedy i gdzie? 11 czerwiec, miejscowość Tolko, godzina 11 startujemy. Tor został jeszcze bardziej udoskonalony, także myślę, że będziemy mieli jeszcze więcej zawodników, bo tak się nam zadeklarowali. No i chcemy więcej postawić na jeszcze więcej dla tych dzieci, żeby po prostu była dla nich jeszcze większa frajda. I to jest podpowiedź dla tych, którzy na tę niedzielę szukają atrakcji dla dzieci. Będzie ich wiele w Tolko podczas drugiej edycji Wrack Race. Kto był na pierwszej edycji wie, że warto tam być. Kto jeszcze nie był, niech nie wątpi i na własne oczy przekona się, że to będzie dobrze spędzona niedziela.